Cześć, tu ITD Collection, Sylwia Jankowska-Muszelska. Zapraszam na skrapowe nowości. Przypominam, że jednocześnie z premierą na YouTubie odbywa się premiera w live na naszym firmowym fanpage'u, na który zapraszam. Kochani, dzisiaj już jesiennie, a ponieważ od jakiegoś czasu prosiliście o papiery na Halloween, nie mogłam Wam odmówić. Tak więc wyszło tego dość sporo, ponieważ jest to zarówno zestaw do scrapbookingu Tajemniczy Las, 4 pojedyncze arkusze, ale też 2 szablony, 3 tekturki, zestaw do scrapbookingu Halloween, jak również zestaw kreatywny Halloween do Mix Mediów i Art Journal. Zaczynamy. Na początek Tajemniczy Las, a nawet rzekłabym, że to puszcza, knieja, pełna starych, skrzypiących drzew, ale też pełna słońca. Znajdziemy tu zarówno piękne, nasłonecznione polany, które tworzą fantastyczne miraże, tu niemal drzewna katedra, ale też zawiłe, kręte ścieżki, na których światło i cień potrafi nas wyprowadzić na manowce. To raczej teren na poważną wyprawę i porządne buty. A las nas czaruje. Urzeka swoimi kolorami. Coraz bardziej wchłania i wciąga w swoją głębię. Kto wie, kogo spotkamy na tych tajemniczych ścieżkach? Może jakieś fantastyczne zwierzęta? Kto wie, co kryje się w mroku? Ale nawet jeśli świat fantazy Was nie pociąga, to myślę, że w tajemniczym lesie każdy znajdzie coś dla siebie. Fajną przygodą może być zarówno spotkanie leśnych zwierząt, jak i zbieranie grzybów. To też tego typu dodatki znajdziecie na arkuszu do wycinania. Tak się prezentuje nasz zestaw Tajemniczy Las. Jeśli ten temat Was zainteresuje, to jego rozwinięcie znajdziecie na pojedynczych arkuszach. Mamy więc grzyby, przepiękne jesienne liście, ale też dziką zwierzynę. Na koniec miniatury. Kolekcję uzupełnia szablon ze zwierzętami oraz 2 tekturki. Jedna to owoce runa leśnego, a druga to stylizowane zwierzęta. Obie idealne do mediowania. Jeśli jednak pociągnęła Was ta ciemna strona lasu, to myślę, że czas zacząć się bać. Nadchodzi bowiem Halloween, ta noc strachów. A nocą las przybiera zgoła inne oblicze, a na łów wyrusza sowa. Pojawiają się też inne stworzenia, zarówno te, które można nazwać, jak i te bardziej trudne do określenia. Szczególnie kiedy nocą, w świetle księżyca, byle liść, byle konar, drzewa potrafi przestraszyć. A nasza wyobraźnia podpowiada przeróżne scenariusze. Las nocą to już nie jest przyjazne miejsce. Nocą bowiem budzą się demony. W naszym zestawie nie mogło się obejść bez dymu, czaszek oraz pająka i pajęczyny. Tu jeszcze mały miks. Dziewięć miniatur i zestaw grafik idealny na ATC. Kolekcję uzupełnia szablon z pajęczyną oraz stosowna tekturka. Na zakończenie zestaw kreatywny do Mix Mediów, który oczywiście można wykorzystać też w Art Journalu, a poświęcony Halloween. Znajdziecie tu 11 arkuszy, 3 papiery ryżowe, 2 folie transparentne, 4 pergaminy i 2 papiery kraftowe. Oczywiście nie mogło się obyć bez grafik z naszego zestawu skrapowego, również na papierze ryżowym. Tu w
postaci miniatur. Następnie dwa papiery ryżowe w kolorze dyniowym. I tylko Wy decydujecie, jak głęboki kolor będzie miał ten pomarańcz. Wszystko zależy bowiem od użytej farby podkładowej. Im ciemniejsza, tym głębszy i bardziej nasycony kolor. Asza świetnie to wykorzystała, robiąc fantastyczną halloweenową dekorację. Musicie przyznać, że wygląda super. Teraz pergaminy, grafiki w kwadratach. Prostokąta. Przy podświetleniu od tyłu przezroczystość pergaminu nada tym grafikom dodatkowego klimatu. Tu pergamin do podkolorowywania. A tu jako efekt cienia bądź do złocenia. Jeszcze papier kraftowy z mocnymi czarnymi akcentami oraz z napisami i fajnymi ramkami, idealnymi do wypełniania choćby folią transparentną, która świetnie się odnajdzie zarówno tu, jak i rozświetlona jasnymi plamami na papierze do scrapbookingu, których w kolekcji Halloween znajdziecie dużo. Na koniec jeszcze taka folia. Można ją fajnie podkolorować markerami. Jak się Wam podobają nasze nowości? Na Wasze komentarze i opinie czekamy 3 dni. Po tym czasie zarówno na YouTubie, jak i na filmowym fanpage'u wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze wzory. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od całego ITD Collection.